Mercedes może sobie pisać listy do fanów, McLaren może zaczynać sezon od dwóch DNF-ów i jakichś dziwnych rzeczy. Gintersteiner może trzaskać drzwiami, ale i tak nikt nie zawodzi swoich fanów, tak jak zespół Ferrari. No bo, ja... no, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której kierowca, który powinien walczyć o mistrzostwo świata, zaczyna już drugi weekend wyścigowy sezonu 2023 z karą silnikową na starcie wyścigu? Mateusz Ścieślicki, powrót Roberta Pel, witajcie bardzo serdecznie. No, trzeba powiedzieć troszkę o tym, co się dzieje w Ferrari o tych wielkich zawirowaniach, o tym, że ten zespół miał wychodzić z kryzysu, miała być nowa miotła w postaci Freda Wasera, która miała wszystko uprzątnąć, a tymczasem mamy chyba jeszcze większe zamieszanie i znacznie gorszy start sezonu niż w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku, pamiętamy, Charles Leclerc był zdecydowanym liderem po trzech, czterech wyścigach, tam nawet Max Verstappen tracił 46 punktów do niego, no i spodziewaliśmy się, że to będzie łatwa przeprawa Ferrari, skończyło się zupełnie odwrotnie. W tym sezonie nie dość, że mają straty około 0,3 sekundy w kwalifikacjach plus jakaś sekunda, bo to tak niestety wygląda, około sekundy w wyścigu, to jeszcze mają samochód bardzo awaryjny, jak się okazuje, czy raczej awaryjny zespół, no, który sprawia, że to nad czym pracowali cały, całą zimę, całą przerwę zimową idzie w niwecz. Podczas Grand Prix Bahrainu zadziały się dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o Ferrari. Po pierwsze, tuż przed wyścigiem wykryto jakieś dziwne zachowania, dziwne dane dotyczące baterii, e, czyli tego Energy Store, i postanowiono to wymienić razem z elektroniką sterującą, czyli tym pakietem kabelków i procesorów, który steruje tym wszystkim, co się dzieje w silniku. Wymieniono to, więc już na samym starcie wyczerpano ten bezpłatny limit. Tych komponentów, bo jak wiemy, jeżeli chodzi o elektronikę sterującą i baterię, to są przewidziane tylko dwie na sezon, składające się z 23 wyścigów. Przypominam, w wyścigu na 39 okrążeniu samochód Trzeleklerka poddał się, po prostu zabrakło mocy. Leklerk zjechał, no i trzeba było wyjaśnić, co się stało. Pierwsze ustalenia, jakie przyszły z Maranello, no, wskazują na to, że był to błąd ludzki, że ktoś gdzieś, jakiś Luigi albo Francesco, źle podłączył, a może nie do końca dokładnie podłączył kable, które biegną z nadwozia do silnika, no i tam nastąpiło zwarcie, nastąpiło przeciążenie tej całej sieci i silnik zawiódł. W związku z tym pojawiła się duża szansa, że Leclerc będzie musiał już w drugim wyścigu sezonu wziąć karę silnikową, ponieważ Ferrari będzie musiało dać mu nowe te elementy. Potem pojawiły się takie doniesienia, że jednak może się coś uda uratować, i tak dalej, i tak dalej. No coś się udało uratować. Udało się uratować baterie, natomiast nie udało się uratować elektroniki sterującej. I właśnie tę elektronikę sterującą, już trzecią w tym sezonie, trzeci ten komponent silnikowy w Arabii Saudyjskiej będzie musiał wziąć Charles Leclerc. Bo jak wiemy, na cały silnik mamy, silnik mamy podzielone na poszczególne komponenty. Jest to po pierwsze ICE, czyli ten silnik spalinowy, standardowy, tak to nazwijmy. Mamy system odzyskiwania energii kinetycznej, mamy system odzyskiwania energii cieplnej, mamy też turbo sprężarkę, mamy tą elektronikę sterującą, mamy też oczywiście baterię, no i mamy wydech. Te wszystkie komponenty, ich liczba jest określona. Jeżeli chodzi o elektronikę sterującą i baterię, to są dwa elementy, pozostałe trzy, a wydech 8. No i Charles Leclerc już będzie musiał skorzystać z trzeciego kompletu, czy z trzeciego elementu, jakim jest elektronika sterująca, co sprawia, że zostanie przesunięty na starcie do Grand Prix Arabii Saudyjskiej o ile o 10 pozycji, ponieważ, jak wiemy, pierwsze przekroczenie danego komponentu poza tej regulaminowej puli to jest właśnie 10 miejsc na starcie, każde kolejne to 5 miejsc na starcie, ale tego samego elementu, czyli pierwszy element przekroczenie o 10 pozycji. Może się zatem zdarzyć tak, że Ferrari zdecyduje się na zamienienie całego silnika, no bo już wejdzie im silnik do puli. I będą mogli z niego korzystać, a skoro i tak Leclerc startuje z końca stawki, to już lepiej wziąć te dziesiątki, czyli te, znaczy może nie z końca stawki, z drugiej dziesiątki, ale może już lepiej wziąć po całości, że tak powiem, te wszystkie komponenty nowe i te najgorsze kary po 10 pozycji na starcie już odbębić za jednym zamachem i startować z 20 miejsca, niż potem w, za 3-4 wyścigi znowu dostawać karę 10 miejsc. Zobaczymy, jak Ferrari zdecyduje. Na pewno tor w Arabii Saudyjskiej jest torem, na którym da się wyprzedać. Są duże, proste i y, z tą mocą silnika Ferrari powinno się udać awansować z końca stawki gdzieś tam w okolice niezłych punktów. Bo no, po prostu teraz już chodzi o minimalizowanie strat, chodzi o to, żeby ten wyścig uratować jakkolwiek, ponieważ Leclerc startując z drugiej dziesiątki nie będzie miał żadnej szansy na dobre miejsce. To y, oczywiście przed nami Ferrari pewnie będzie nas informowało. Ferrari generalnie dużo się dzieje i dużo się o tym zespole mówi. Mówi się o tej niezawodności, że miała być, a jej nie ma. Tutaj Fred Wasser mówi, że teraz się głównie na tym skupiają. Mówi się z drugiej strony, że Fred Wasser narzeka na to, że miał obiecywaną większą władzę w zespole, a ma mniejszą. I tutaj Benedetto Vinia, czyli ktoś, kto mało był związany z zarządzaniem zespołem, z motorsportem, bardzo mocno się wtrąca. Miał na przykład mieć pretensje do Freda Wassera o to, że na Grand Prix Bahrainu poleciał razem z Totowolfem, czyli no, szefem konkurencyjnego zespołu Totowolfem, u którego był świadkiem na ślubie. Panowie znają się kilkanaście lat albo i dłużej i są dobrymi przyjaciółmi, zresztą nieraz o tym mówiono. Benedetto Vinia miał też bardzo mocno blokować niektóre na sfery personalne, jeżeli chodzi o Ferrari, bo Fredowi Waserowi nie podobało się to, co zastał, nie podobało się nie podobała się praca poszczególnych osób, już nie tylko tego y, pionu strategicznego, początkowo mówiono, że nie będą nic zmieniać, ale potem jednak doszło do y, zmiany i, i na Kirweda będzie jednak w fabryce gdzieś tam coś sobie y, skręcał śrubeczki, a kto inny będzie odpowiadał za strategię na torze, no mówiło się też o tym niezadowoleniu Charlesa Leclerca, że zażądał spotkania z władzami Ferrari, tutaj to wszystko dementował krok po kroku Fred Wacer. mówił, że na przykład to spotkanie Leclerca z y, władzami Ferrari Ferrari było już od dawna zaplanowane Mówiło się o tym, że y, ma małą władzę. Fred Wasser mówi: Nigdy nie miałem tak dużej władzy jak teraz mam w Ferrari. Mówiło się o tym, że będą odchodzić kolejne ekipy. <laughs> Mówiło się o tym, że będą odchodzić kluczowe osoby z zespołu. Fred Wasser też nie bez zaprzecza, ale z drugiej strony już jest potwierdzone, że Dawid Sanchez, czyli ktoś, kto był odpowiedzialny za rozwój koncepcyjny całego samochodu odchodzi. Jego miejsce przejmie dotychczasowy szef Aerodynamiki. Mówiło się, że Loren McKee odejdzie i już ma podobno oferty z Alpine albo nawet Zefia, FIA, no ale już najnowsze wieści mówią, że jednak zostanie w zespole do końca, do końca sezonu, więc bardzo dużo się tam dzieje takich rzeczy które nie powinny się dziać. Oni się powinni skupić na rozwoju samochodu, o, żeby, o, nad tym, żeby gonić Red Bulla, tymczasem nie są w stanie. Charles Leclerc mówi, że tempo Red Bulla jest szalone, że oni nie wiedzą, że Red Bull musiał znaleźć coś niesamowitego, coś wielkiego w swoim samochodzie, że tak poprawili tempo wyścigowe, a że Ferrari nie jest w stanie do tego doszusować. Do tego te problemy z niezawodnością, cały czas coś się dzieje, Tutaj już Leclerc staje do drugiego wyścigu z karą przesunięcia na starcie. No i teraz jak mówić o Ferrari, że nie jest zespołem memem? No bo cały czas mamy tylko memy o Ferrari, cały czas mamy kolejne wieści o nieudolności poszczególnych zarządów i tak dalej, osób na poszczególnych stanowiskach. I naprawdę wydaje mi się, że tam, dopóki nie przyjdzie ktoś z... Atrybutami i możliwościami Lawrensa Stroda, na przykład, oczywiście nie mówię o zmianie właścicielskiej, ale o tym typie charakteru, i dopóki nie wyprzątnie tam wszystkiego, co było złe, że tak powiem, i nie zrobi porządku z, z wszystkimi osobami, no to chyba nadal tak będzie. Ferrari oczywiście jest zakładnikiem swojej wielkości, swojej sławy, swoich tytułów mistrzowskich, tego, że wielu z obecnych kibiców Formuły 1, w tym ja, dorastało w, w, wielkiej, w wielkim cieniu czerwonym w wielkości Michaela Schumachera, Ferrari z żanem Todem, z Rossem Brownem, i to pamiętamy. Do tych sukcesów chcemy, żeby Ferrari nawiązywało. Nie chcemy, żeby dominowało przez pięć sezonów z rzędu, chociaż to żadna dominacja w porównaniu z tym, co mamy teraz. Najpierw z Mercedesem, a wcześniej z Red Bullem, a teraz znowu z Red Bullem. Ale chcemy, żeby ten zespół włączał się do rywalizacji. Oczywiście teraz włącza się, ale do rywalizacji o trzecie miejsce za Stonem Martinem i z Mercedesem. Ale no, chyba nie tego wszyscy tifosi oczekują. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ten weekend, ale na razie jest słabo ile Leclerc musi już teraz startować z końca stawki, czy z, z drugiej dziesiątki. Dajcie znać, co sądzicie o tym samym zamieszaniu w Ferrari. Czy tam da się to uratować, czy już możemy skreślić ten sezon i liczyć na 2024, jak to niektóre memy mówią. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie po sobie ślad, zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek przy tej subskrypcji, żeby żaden film Was nie ominął. Bardzo dziękuję za wsparcie na Patrona i to YouTube i tipo będę wdzięczny za nie i do zobaczenia już podczas weekendu wyścigowego, ale chyba jeszcze wcześniej spotkamy się, by porozmawiać o Robercie Kubicy. Do zobaczenia! Cześć!